Już 1 września w wyjątkowych budynkach przy ulicy Wrocławskiej 53 w Dzierżoniowie zacznie funkcjonować żłobek oraz przedszkole. Naszej redakcji jako pierwszej udało się zwiedzić pomieszczenia i zobaczyć, na jakim etapie jest rewitalizacja tych pięknych obiektów. Kilka miesięcy ciężkiej pracy, szkolenia się, inwestowania w siebie, inwestowania w budynek. Pomysł tak naprawdę wyszedł od inwestorki. Zaczęliśmy od mojego budynku, który ma być docelowo przedszkolem, a duży budynek ma być żłobkiem. Każda grupa będzie miała sypialnię, salę zabaw plus oddzielną łazienkę. Najciekawszymi elementami, w zasadzie salami w dużym budynku przeznaczonym na żłobek będzie to sala sensoryczna i multiteka, biblioteka i czytelnia przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych. Kraina czarów, bo tak nazywać się będzie to miejsce, to więcej niż zwykły żłobek czy przedszkole. Jak zapewnia nas pani dyrektor, kierować się będą zasadą, że najważniejszy dla dziecka jest harmonijny rozwój, wspieranie wrodzonej ciekawości świata oraz rozwijanie poczucia własnej wartości i szacunku do innych. To będzie rozwój całościowy. Będziemy prowadzić warsztaty dla rodziców, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o swoich dzieciach albo uzyskać pewne informacje na nurtujące je pytania. Będę chciała zapraszać fachowców, którzy będą rozwiewać im te wątpliwości i prowadzić ich przez tą ścieżkę aż do wieku szkolnego dziecka. Czyli jeżeli dziecko będzie szczęśliwe, rodzic będzie zadowolony. Jeżeli dziecko będzie dobrze zaopiekowane, będzie przychodziło zmęczone do domu, będzie przychodziło zadowolone i będzie zastanawiało się, co ono będzie robiło dnia następnego, to będzie chętnie wracało do tej placówki i rodzice będą bardzo chętnie przyprowadzali to dziecko do tych placówek. Nie będą się zastanawiali, czy dziecko jest najedzone, czy są poprowadzone dobrze zajęcia, czy dziecko coś wynosi z tego. Nie. W przedszkolu będziemy organizować 3 grupy tematyczne. Będzie to grupa matematyczno-fizyczna, artystyczna i plastyczna. Panie będą przygotowywały odpowiednie konspekty, którymi później będą się wymieniały. Na przykład jeden tydzień będzie teatralny, drugi będzie matematyczny, będą robiły jakieś projekty i później będzie artystyczny, gdzie będą coś malowały, tworzyły. Żeby dziecko co tydzień albo co 2 tygodnie miało możliwość doświadczenia czegoś nowego, spotkania się z czymś nowym, odkrywania siebie inaczej. Żeby mogło się rozwijać, żeby moje dzieci wychodząc z tych placówek były pewne siebie, roześmiane i przede wszystkim głośne. Żeby przechodząc do szkoły wiedziały, że mają pewien potencjał, który mogą dalej rozwinąć. Jeżeli dziecko mi powie, że chce być baletnicą albo astronautą, żeby nie było czegoś takiego, nie, ty się nie nadajesz, ty możesz. Bo takie małe dziecko nie ma ograniczeń, ono jest otwarte. Tylko my dorośli mamy pewne szufladki, mamy pewną blokadę i stwierdzamy, nie no, ja czegoś tam nie osiągnę, ja czegoś tam nie zrobię. Dlaczego? Bo mam już pewien bagaż doświadczeń. Nie chcę, żeby moje dzieci miały te doświadczenia. Chcę, żeby były lekkie, swobodne wyborze, żeby były świadome same siebie. Jeśli są Państwo zainteresowani posłaniem swoich pociech do Krainy Czarów, zapraszamy na stronę www.kraina-czarów.com.